Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Witam Was wszystkich, to jest wysłuchanie, ja się nazywam Artur Nowak, a moim Waszym gościem jest profesor Arkadiusz Stępin. W nowym roku, Anno Domini 2024. Witaj Arku. Witam cię. Jesteś już kolejny raz u nas gościem, komentujesz życie kościoła, to co się dzieje w Niemczech, nie tylko w niemieckim kościele. I rzeczywiście te zmiany są bardzo dynamiczne. No, coś, co się wydawało niewyobrażalne jeszcze 5-10 lat temu. no Już nie mówię o pontyfikacie Jana Pawła II, jego e następcy. no Staje się powoli faktem. Na ile staje się faktem, na ile jest zapowiedzią jakiejś dużej zmiany, to o tym jeszcze porozmawiamy. No, no mi się oczywiście deklarację z grudnia, e tą słowną, ale też dokument papieski, który. No, yy, no czyni pewne zmiany i ustępstwa i, i to jest, mówi się, że takie nowe aggiornamento, które ma współcześnik ten kościół uczynić bardziej ludzkim dla osób, które wchodzą w kolejne związki małżeńskie wobec osób homoseksualnych. Wytłumaczmy może najpierw, na czym polega ta zmiana, a potem porozmawiamy sobie o tym, co, co, co z tym dalej będzie. No już od pewnego czasu pojawiały się w kościele, zwłaszcza w Europie Zachodniej, Nadzieja i silne głosy, by nie wykluczać osób homoseksualnych z kościoła. Nie tylko nie piętnować ich, nie potępiać, nie ferować wyroków, ale objąć ich troską duszpasterską nie wykluczać z kościoła. I w momencie, kiedy w Niemczech droga synodalna, czyli Próba uwspółcześnienia kościoła do XXI wieku. Ja może przypomnę tylko w tym miejscu, że papież już na początku swojego pontyfikatu powiedział, że kościoły lokalne powinny podjąć jakąś refleksję na temat zmian w kościele i takimi przedmiotami tego namysłu były właśnie sytuacja osób homoseksualnych, osób w kolejnych związkach, kapłaństwo kobiet i tak dalej. I w poszczególnych kościołach toczy się taka dyskusja, to jest tak zwana właśnie droga synodalna, przepraszam za ten trend, Rzeczywiście ona w Niemczech jest najbardziej zaawansowana. I, i, I skrótowo mówiąc, ta droga synodalna w Niemczech proponuje, no właśnie, y, błogosławieństwa dla y, osób homoseksualnych, dopuszczenie kobiet do sakramentu kapłaństwa, przynajmniej na poziomie y, diakonatu i y, y, komunię dla osób pozostających w drugich związkach małżeńskich. Trzy takie fundamentalne flagowe y, postulaty. Papież od momentu przyjęcia pałeczki po tym konserwatyście, czy po, właściwie po trzydziestu kilku latach konserwatywnych pontyfikatów, Jana Pawła II i, i Benedykta, próbował te trzy postulaty sukcesywnie wprowadzać, ale napotykał na ścianę, na mur, na opór i musiał pociągać za hamulec. Zmieniła się sytuacja w momencie, kiedy zmarł Benedykt. Benedykt zgodnie z tym, co powiedział, nie był ymm, papieżem rzucającym kłody pod nogi papieżowi Franciszkowi, pomimo że ich drogi się rozjeżdżały. To jednak w cieniu Benedykta pojawiła się osoba arcybiskupa Gęzwajna, y, równie konserwatywnego człowieka z możliwościami operacyjnymi. Przypomnę I to on... bardzo bliska postać Benedykta XVI. No, zwany takim klunejem watykańskim, niesamowicie urodziwy, hierarchia niemiecki, który nie może znaleźć swojego miejsca, odkąd rok temu, przypomnę, w grudniu zmarł jego pryncypał papież Benedykt. Tak, bo, bo Geinswein wykorzystywał tą jakby lojalność Benedykta wobec Franciszka, korzystał z jego no, nieoperatywności i jego tego senilnego wieku. I rzeczywiście, z chwilą śmierci Benedykta Franciszek jakby nastąpił na pedał gazu. Wyrzucił Genzwaina, forzuje ten sobór, który zaczął się w jesieni tamtego roku, również z połowicznymi sukcesami. I na czele kongregacji nauki wiary postawił nowego szefa, kardynała Fernandeza, który właśnie. Teraz podpisał się pod tą deklaracją dla osób homoseksualnych i którym umożliwi Kościół prawdopodobnie to błogosławieństwo, ponieważ w tle tego postanowienia tkwi rozłam w Kościele. No tak. Nazwijmy rzecz po imieniu, bo. <laughs> Ja już muszę Ci przyznać, że nie mogę, sobie po, nie mogę się połapać w tych liniach podziału, no bo rozłam to towarzyszy pewnemu podziałowi i rzeczywiście mamy do czynienia z takim pęknięciem. Jakimś takim chyba ostatnim Mohikaninem, który w Europie nie może sobie poradzić z tą całą sytuacją, jest arcybiskup Gondecki. No menomen, zdaje się, on jest. Albo zastępcom, albo przewodniczącym. Szefem europejskiej konferencji episkopatów, tak, biskopatów, który no, z jednej strony chciał dość mocno reaktywować postać Jana Pawła II, uczynić go doktorem Kościoła. Jak wiemy, to w ogóle absolutnie nie zostało podjęte przez franciszka. Franciszek no, oczywiście on nie może wprost odrzucić i odżegnać się od dziedzictwa Jana Już w, w kontekście II. tych afer seksualnych, w które uwikłany był Jan Paweł II. Tak, było tak, to niemożliwe. By, dlatego, że przypomnę w kościele francuskim, znaczy w kościele świeckich francuskich jest mowa o tym, żeby nawet dekanonizować na Pawa II za te postępki. I Gondęcki ma za sobą pewnie, chociaż nie wiem na ile, jest liderem tego ruchu no, episkopaty afrykańskie, tak, bo tam biskupi w różnych krajach afrykańskich no mówią, że absolutnie homoseksualizm trzeba wraca, zwalczać. Zdaje się, że któryś z episkopatów nawet poparł pomysły na penalizację w Afryce w ogóle czynów homoseksualnych, żeby karać przykładnie homoseksualistów. To jest takie wprost odwołanie się do świętego Pawła, który no wiadomo jest ojcem takiej chrześcijańskiej homofobii. Merci. <laughs> I, ale z drugiej strony mamy też... I, I częściowo, albo nawet większościowo Episkopat USA idzie również w kierunku, idzie tym samym tropem, co Episkopaty Afrykańskie i, i, i Polskie. Tylko przypomnijmy sobie, bo to jest ważna rata w tym wszystkim, że Episkopat Amerykański jest obsadzony całkowicie jeszcze przez Jana Pawła oraz przez Benedykta. E, przez Benedykta. E, I mm, no rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, w której jakby nastawić ucho na temat, co na temat tej nowej sytuacji, tego dokumentu mówią poszczególni hierarchowi w Afryce, w Polsce, no mówię, Polska jest jakąś taką osobliwością na tle Europy, ale w Niemczech, w Belgii, we Francji w Hiszpanii no to można yy, mieć pewien problem ze znalezieniem odpowiedzi to jak teraz można a co nie można dlatego przed kilkoma miesiącami doszło do tego yy, skrzyżowania szpad między arcybiskupem Gondeckim i yy, szefem episkopatu Niemiec biskupem Bochingen yy, no, został Gądecki mówiąc tak wprost, no, wyśmiany, tak? nie tylko w Polsce, ale też yy, i na świecie. Człowiek, który no, tuszuje pedofilię, tak? który przykłada ręce do tego, żeby nie ujawniać tych afer. Yy, yy. Seksualnych opinii publicznej. Był odpowiedzialny za um, penalizację czy pociągnięcie do odpowiedzialności kanonicznej y, chyba 11 polskich biskupów Tak, w ostatnich latach. No za dokładnie. tuszowanie pedofilii. No i więc y, no, pytanie, jak to się skończy? No bo to też się y, y, mam takie wrażenie rozlało nam y, na y, politykę trochę, dlatego że y, przynajmniej w Polsce, ja tego śledzę, jak jest w Niemczech, może rzeczywiście ty też masz takie obserwacje, jak to wygląda no ale w Polsce jeżeli by sobie m, ktoś ma czas i zerknąłby sobie nie za dużo, bo to odradzam na portal Polonia Chrystiana czy na Frondę no to mamy tam poświęcone bloki wręcz i ludzi, którzy na bieżąco to komentują, którzy mówią wprost o schizmie i o ile jeszcze z, przez jakiś czas z jakimś poważaniem dla autorytetu papieskiego wypowiadali się na temat Franciszka, to w tej chwili mam takie wrażenie, że o wiele większym autorytetem jest dla nich Gerd Miller, arcybiskup Wigano. No z czym my tu mamy do czynienia? Do czego to będzie prowadzić dalej, Twoim zdaniem? Decyzja um, dykasterii nauki wiary aprobowana przez Franciszka, y, czyli to błogosławieństwo dla par homoseksualnych w Kościele Katolickim, ma potencjał schizmy. Mhm. Ma potencjał schizmy. Sizma polegałaby na tym, że oficjalnie część hierarchii, za którą oczywiście poszedłby y, elektorat, czyli, y, czyli wierni, oderwałby się od Kościoła katolickiego. To mamy wtedy klasyczną schizmę. Tak było ostatni raz po Soborze Watykańskim II, również takim przełomowym momentem dla Kościoła, kiedy jakby wyprowadzono Kościół z tego zakurzonego archiwum XIX wieku, tego antymodernistycznego. Pojawiła się grupa tych lefebrystów, lefebrystów. bardzo... No, z jednej strony wybitnego teologa, kogoś na wzór Ratzingera, ale ultra konserwa, konserwatywnego, który nie zaaprobował reform Soboru Watykańskiego II. Mm -hmm. I powstał odrębny, jakby, odrębny Stokiusa, kościół, tak. Tak, lefebrystów. W tej chwili oczywiście tego nie mamy. I Schizma polegałaby na tym, że część hierarchii wychodzi oficjalnie z kościoła i na przykład przyłącza się do lefebrystów. Mhm. Wigano, może Gondecki, tego, mhm. te, tego nie wiemy, kościoły afrykańskie. Podejrzewam, że jeszcze do tego nie dojdzie, ponieważ są nawet w, w grupie tych konserwatywnych biskupów, episkopatów, mówię o biskupach, nie kardynałach, ponieważ mhm. istnieje. Fundamentalna różnica między grupą kardynałów, hmm. około 200 tych biskupów, a resztą Episkopatu Światowego, który jest konserwatywny. Franciszek od, tych, od 2013 roku liberalizuje kolegium kardynalskie, które rzeczywiście jest bardziej progresywne niż Episkopat Światowy. Hmm ale ci biskupi mogliby dokonać tej schizmy w oparciu o zakwestionowanie głównej prawdy wiary, czy tego dogmatu o tym, że homoseksualizm w kościele, czyli sodomia jest absolutnym grzechem i to, co różnicuje deklaracja, czyli błogosławieństwo dla osób, a nie dla związku homoseksualnego, jest dla nich nieistotne. Mhm. Znaczy tak, tylko, że jest taka narracja wśród yy, no, tej grupy zachowawczej, która mówi, no tak, najpierw yy, i to widzimy w tej przestrzeni politycznej już zupełnie świeckiej, yy, najpierw yy, związki partnerskie, potem małżeństwo homoseksualne, a potem już adopcja dzieci. Tak? I oni myślą sobie tak, no, no, zaczynamy od yy, dawania kobietom diakonatu tak, w tej dyskusji, no, potem to będzie już kapłaństwo kobiet, yy, zaczynamy od błogosławienia związków homoseksualnych za chwilę będą małżeństwa yy, no, takie kanoniczne, tak? sakrament po prostu małżeństwa yy, gejowskiego. No i oni się tego strasznie po prostu boją. Ro rozsadzi oni się obawiają, że rozsadzi to kościół yy, od środka. Mm -hmm. tu, tu jest pewna taka yy, szczypta. Yy, Pewnej logiki, przynajmniej, mm -hmm. bo y, ja, ja widzę tutaj jeden y, ważny aspekt. Skoro y, homoseksualizm jest w dalszym ciągu grzechem, błogosławieństwa dla par gejowskich są y, no, kościelnie y, prawne, mają niższą rangę, y, al, ale są, to gdzieś dochodzi do. Y, pewnej niekoherencji między potrzebą istnienia Kościoła. No bo skoro mogę być gejem, no to mogę w jakiś sposób um, um, stać tyłem do Kościoła. Krótko mówiąc, Kościół staje się niepotrzebny. Mhm. I konserwatyści to wiedzą, że coraz częściej uświadamiać sobie, będzie, uświadamiać sobie będzie ten elektorat kościelny, że sam Kościół, instytucja Kościoła nie jest potrzebna do zbawienia. Mhm. Znaczy, bo my... I tu ci konserwatyści mhm. dostają paniki. Znaczy, tak, bo I to lęku. Jest, Ja myślę, że naruszenie właśnie pewnego modelu kapłańskiego życia przede wszystkim, no, który jest rdzeniem tego kościoła, no bo kościół no, to jest właśnie kapłaństwo i papież, tak? I znaczy, ta hierarchia. I ta hierarchia właśnie, no jeżeli ta hierarchia, idąc za pomysłami episkopatu niemieckiego, ale to. To jest w zasadzie 90% duchowieństwa hiszpańskiego, za tym się opowiada. Ja czytam jakieś badania u Marco Marzano, 80 chyba procent Francuzów, no już nie mówię o episkopacie belgijskim, który jest bardzo, i w ogóle niderlandzkim, bardzo liberalny. liberalny. No to rozsadzi ten kościół, no wyobraźmy sobie, bo ja to tak sprowadzam od razu na ten globalny wymiar księdza, który no nie jest już tylko posłuszny biskupowi, który go przesyła na inną, wysyła na inną parafię, tylko musi liczyć z żoną, z partnerką, z partnerem dziećmi, tak? No to jest olbrzymi po prostu problem. Następuje do przerwania jak gdyby tego stopu kapłan i kościół, takie zaślubienie tego kapłana temu kościołowi, bo on ma jeszcze rodzinę, ma jeszcze jakieś swoje środowisko, no, z którym po prostu wymienia pewne poglądy, które niekoniecznie muszą być zgodne z nauką katolicką. Myślę, że to, to jest to śmiertelne zagrożenie właśnie konserwatystów. Tak i um, absolutnie masz, masz rację. Um, I człowiekiem, który... Wśród tych konserwatywnych hierarchów ma potencjał przeprowadzenia schizmy, to ten, który, o którym Ty już powiedziałeś dzisiaj, arcybiskup Vigano. Mhm. Były nuncjusz Watykanu w Stanach Zjednoczonych, w USA. Zawiedziony, że nie dostał. Tak, zawiedziony, że nie został kardynałem, kardynałem. i nie awansował, który spiskuje przeciwko Franciszkowi. Jest powiązany ze Stephen Bannonem, czyli mhm. tym mózgiem, sercem, płucami prezydentów. Donalda Trumpa. On między innymi próbował w jednym z włoskich klasztorów zrobić takie, stworzyć takie centrum intelektualne dla populistów z całej Europy. No miał sponsorkę, zdaje się, chodził tam we Włoszech też. Mhm. I, i, I ten Wigano w przeciwieństwie do no w tej chwili napiętnowanego i pozbawionego i pensji, i mieszkania w Watykanie kardynała Berka, który długo był taką twarzą mhm. opozycji przeciwko papieżowi Franciszkiemu, ma potencjał Koneksje i polityczne powiązania by stanąć na czele tej schizmy. No bo ta stawka jest rzeczywiście zawieszona już bardzo wysoko, dlatego że no, ten dokument Kongregacji Nauki Wiary, myślę sobie jest no, takim wytrychem, włożeniem nogi dość mocno właśnie w te nienaruszalne dla Jana Pawła II i dla Benedykta w cudzysłowie wartości i dogmaty, chociaż one dogmatami nie są tak naprawdę. I Pytanie moje jest takie właśnie, yy, czy Ty nie myślisz, że no w zasadzie już w tej chwili doszło do takiego przesilenia, że tutaj no nie ma wyjścia. Tu trzeba albo tą nogą rozsadzić te drzwi po prostu i pójść za ciosem i pomyśleć o, o celibacie. No bo Niemcy nie odpuszczą tego celibatu tak? i tego kapłaństwa kobiet, no bo to jest wyraźna dychotomia w ich głosie. Oni mówią, że to jest dziedzictwo drogi synodalnej. Oni się czują troszeczkę oszukani też, dlatego, że powiedziano im, im blanko no co tam wypracujecie, tak? to będzie brane pod uwagę, no to jest nie do zatrzymania moim zdaniem. Masz absolutną rację, a ja jakby rzucę na ten sam, to są materie trochę inny snop światła, bo ten podział, który w tej chwili u, u, uwidacznia się tak erupcyjnie w Kościele, właśnie na tle głównie tego nowego stosunku do par homoseksualnych, powoduje, że Kościół katolicki Pęka i przechodzi te same konwulsje, jak współczesne społeczeństwo XXI wieku. Mamy konflikt światopoglądowy, który dotyka bezpośrednio Kościół i Kościół, pomimo przekonania, że wierzy w jakąś nadprzerodzoną interwencję boską, która chroni go przed nieszczęściami, okazuje się taką samą materią społeczną jak społeczeństwa Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych czy Ameryki Południowej. Silna polaryzacja dotyka Kościół, czyli najbardziej trywialne procesy obejmują także Kościół katolicki, co w jakiś sposób desekralizuje go ponownie. Ja miałem takie, takie wrażenie, że rzeczywiście epokowym zdarzeniem był Sobór Watykański II. No, dlatego, że on dokonał takich dużych zmian, można by poświęcić osobne audycje na, na ten temat. W Polsce rocznica Soboru nie była czczona jako wielkie wydarzenie w kościele, ale jako wielka klęska na wydziałach teologicznych. No niestety takich mamy tutaj teologów. Natomiast ja mam takie wrażenie, że tu idzie jeszcze o coś więcej. O to, że... Ten totem chrześcijaństwa, który był dość mocno powieszony nad, nad różnymi jak gdyby zbiorowiskami, z jednej strony nad rodziną, nad społeczeństwami, nad polityką, no, niestety ponosi dużą klęskę. Ja to mówiłem tydzień temu z profesorem Ziemińskim na temat tego, że chrześcijaństwo ponosi klęskę, dlatego że tak naprawdę ta afirmacja poddaństwa, posłuszeństwa swojemu panu, kolonizacji, pańszczyźnie i tak dalej. Plus patriarchat. Plus patriarchat. W wymiarze politycznym z jednej strony upada, bo demokracja, równoprawnienie kobiet, no to, to zaprzeczenie tego, czego w na sobie święty Paweł architekt mhm. chrześcijaństwa nie wyobrażał. No też jednak emancypacja osób homoseksualnych i danie im praw, no, że tu już nikt nie dyskutuje, tak? Więc chrześcijaństwo w Konfrontacji już nie tylko z, z demokracją, z systemem politycznym, ale arku z nauką ponosi po prostu yy, klęskę i to olbrzymią klęskę. I zastanawiam się, jak to ma się właśnie, bo to jest właśnie chrześcijaństwo, o czym ja mówię. Jak to się ma do tego, że yy, my ciągle mówimy o jakichś wartościach chrześcijańskich? Ja przepraszam za tą prowokację, ale my musimy takie pytania stawiać. No to jak się nie my i w tych audycjach. Tworzy się, tworzy się podwójna aksjologia, czyli te wartości, w które wierzy chociażby arcybiskup Gondecki, utrwalone od chyba sylabusa z połowy XIX wieku, one rozjeżdżają się z nową aksjologią, równoległą aksjologią. Czyli tym systemem wartości, reprezentowanym przez demokrację, naukę. liberalizm, naukę XXI wieku. Poparty pewne kulturę obyczajową też. Pewne, pewne symptomy tego, tego rozjazdu, tej, tej dychotomii, o której mówisz, ucieleśniał sobie kardynał Carlo Martini. Tak. który zdawał sobie sprawę, że ta metropolia ta Mediolanu, tak, kardynał Mediolanu, który miał szansę zostać, zostać papieżem, był w opozycji wobec Dokładnie. II I to był ten papież, to był ten kardynał, o którym wiemy, że przymuszał Benedykta do ustąpienia. Hmm. Mamy dosyć wiarygodne. Słowa potwierdzone chociażby przez tego Genswajna, tego sekretarza Benedykta, o którym mówiliśmy na początku roz, rozmowy. Który się Bardzo że, rozmowny po śmierci swojego pryncypała. Ponieważ ten... zdawał sobie, tak, Karol Maria Martini, jaką ślepą uliczkę udaje się Kościół Katolicki z tą swoją doktrynerską wizją wartości z XIX. Wieku, tym um, um, butnym deptaniem. E, Demokracji kobiet. Wiernych przede wszystkim, tak, wiernych, hmm. czyli kobiet, czyli tych wszystkich, którzy nie hmm. mają e, złotego pierścienia e, na palcu i e, pontyfikalnego brzucha. No, ale pójdźmy dalej, dlatego że ty mówisz o XIX wieku, ale ja mam wrażenie, że e, ten matriarchat. No, to jest właśnie chrześcijaństwo, tak? Ale też oczywiście chrześcijaństwo wyjaśnijmy to sobie jasno, tak, że, że, że to jest dziedzictwo judaizmu przede wszystkim. Ale yy... No, ja mówię o tej porażce właśnie w tym, w tym takim linearnym spojrzeniu na naszą historię, no bo to jest fundamentalne zdarzenie w historii naszej cywilizacji, którym była rewolucja francuska. No, niewątpliwie hasła, które u podstaw rewolucji francuskiej, przyniosły nam demokrację, tej rewolucji francuskiej znienawidzonej przez Kościół. Tak? Ruch emancypacyjny kobiet, wyzwolenie się z pańszczyzny wcześniej chłopów, tak? No to jest wszystko porażka chrześcijaństwa, moim zdaniem. Absolutnie masz rację, a do tego dochodzi jeszcze jeden aspekt tego systemu wartości archaicznego, um, obecny w Polsce, ale nie tylko w Polsce, czyli przefiltrowanie na, um, czystej religii, takiej, jaka nawet ona jest, przez um, filtr nacjonalizmu. I to sprzężenie Ta. nacjonalizm i religia no najsilniej w XXI wieku w Europie objawia się w Polsce. Irlandia miała podobnie. W Irlandii katolicyzm był siłą anty... Angielską. Był, hmm. była, było to um, protestem, obroną tożsamości narodowej przeciwko dominacji Brytyjczy angielskiej. Mhm. Z chwilą, kiedy Irlandia weszła do Unii Europejskiej, to napięcie antyangielskie absolutnie zostało zdeeskalowane. I to samo przeżywamy w tej chwili w Polsce. Obecność Polski właśnie w Unii Europejskiej, w tym systemie wartości reprezentowanym przez tą aksjologię XXI wieku, demokracji właśnie, i równych, równych praw, tak. jakby... Re... Unieważnia cały ten potencjał narodowościowego, e, potencjału religijnego. Masz rację. I bo... tu Gądecki wychodzi z tym, czy, czy ojciec Rydzyk wychodzi z tym mieczem, który dostał. Z wyjadłem e, tym. Do, dokładnie. Używa nomenklatury, używa, e, e, używa semantyki militarnej, o chówcach jest mowa, o legionach jest mowa, o mieczach jest mowa, o obronie jest mowa, o walce jest mowa. A to jest w tym momencie absolutnie. Religii niepotrzebny. No tak, a on się staje takim z punktu widzenia episkopatów zachodnich, takich, takim natankiem po prostu, księdzem, postacią dość e, groteskową, ale to, o czym mówisz, to też jest bardzo koherentne i zbieżne z tym, e, o czym niedawno mówił ksiądz profesor Adam e, Andrzej Kobyliński, mianowicie o tym, że najbardziej prężnie sekularyzującą się grupą jest młodzież islamska, która przybywa do Europy, tak? Więc to zagrożenie religii monoteistycznych przez właśnie otwarcie jest bardzo symptomatyczne i mam takie wrażenie, że jest dość mocno zbudowane też na lęku jednak, bo zwróć uwagę, że mówiąc o zagrożeniu, no właśnie zamrażamy ludzi w jakimś takim lęku, że zostanie naruszony pewien Jakiś porządek, porządek Ojca, Boga, któremu mamy być posłuszni, języka, których znamy, a innych już nie akceptujemy, innych bóstw, no bo te figury związane z, z tymi bóstwami oczywiście się gdzieś tam rozkładają na, no nie wiem, chociażby na kulturę, na, na, na inny sposób życia, inny sposób formułowania swoich wartości. I rzeczywiście, chyba największym wrogiem chrześcijaństwa no jest no, liberalna demokracja to o czym ty mówisz. Ale to, o czym przed chwilą wspomniałeś, czyli o tym lęku, kategoria lęku i zdjęcie tego lęku z opresyjnego kościoła, który wymachuje rózgą i straszy piekłem, ma równie dalekie konsekwencje. Bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że ten Analfabetyzowany elektorat kościelny, no przynajmniej do początku XX wieku, no był trzymany pod presją tej Ruzgi i tego permanentnego lęku, przed niebyciem zbawionym. Mhm. To był potencjał, to był ten kapitał kościoła, który utrzymywał tych wiernych w ryzach i w posłuszeństwie. I rzeczywiście w jakiś sposób Ciepłe słowa mam dla tego papieża Franciszka, który zdejmuje ten opresyjny lęk jako um, impet nakręcający um, przynależność do kościoła. Nie, trzeba być w tym kościele nie ze względu na lęk, tylko ze względu na. Um, wybór. Na wybór, afir afirmatywny stosunek do tego um, kościoła, ale nie ze względu na lęk. Tymczasem ten, to skrzydło kościoła konserwatywne, którym kroczy arcybiskup Gondecki, operuje w dalszym ciągu lękiem. Mhm. No się tu, widzę, tu widzę nieprawdopodobny związek między ty, tą wizją kościoła katolickiego a, a partiami populistycznymi, które również próbują związać się z elektoratem w oparciu o podkręcanie lęku. No to przynieśmy tak na chwilę po już na koniec, bo jesteśmy w nowym roku, jak to by mogło wyglądać w kościele polskim. No tutaj potencjał <grytanie> schizmy, ja to yy, prze, prze, przewrotnie oczywiście nazywam potencjałem, dla niektórych to jest, byłby jakiś koniec świata, ale yy, no pobawmy się, jesteśmy publicystami, więc mamy do tego prawo. Yy, czy ty widzisz taką możliwość? No bo yy, coś, co wydawało się kiedyś kompletnie nie, niepojęte, to znaczy to, co, co w epoce Jana Pawła II Benedykta było nie do pojęcia. Był jakiś ksiądz Lemański, który dyskutował z jakimś arcybiskupem, on już nie żyje, przypomnę, warszawskim... No, hozerem. Hozerem, tak, który się zajmował właśnie też objawieniami fatizmskimi na sam koniec to miał swoje specyficzne spojrzenie Taki na... polskie Tak, tak, tak. To, no, miał dużo fanów niestety tutaj. Ale o zmarłych nie mówmy źle. W każdym razie... Nie do pojęcia była jakaś w ogóle jakaś rokosz, jakaś yy, dyskusja na temat jakości kościoła otwartego w Polsce, jego funkcji, jaką on spełnia. Nie chcę mówić, bo mam yy, no, yy, na ten temat jakieś dość osobliwe zdanie. Natomiast rzeczywiście trzeba to odnotować, że są księża. Mam na myśli chociażby, nie wiem, księdza Jacka Prusaka, yy, Tomka Dostatniego. Yy, no, wypowiada się na, na ten temat. Księf Górzyński. Tak, no Górzyński też, Dominikanin, ale też mamy jakieś jednak grono profesorskie, między innymi tej profesora Kulu Alf Alfreda Wierzbickiego. No, którzy A na mówią, poziomie parafialnym mamy w Warszawie księdza Drozdowicza. No, tak. Ja, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że są jednak w tym kościele ludzie, którzy idą za tym głosem Franciszka, bo oni no wiesz, no, to ma do siebie taka, taką rzecz, że do pewnego momentu możemy mówić, że da się to wszystko pogodzić, nie? takiego gondeckiego z Franciszkiem, tak? ale myślę, że już jesteśmy na takim etapie, że tego gondeckiego z tym Franciszkiem no, jakoś tak pogodzić się nie da za bardzo, bo jeden mówi to, drugi mówi tamto, tak? Nie? I w innych emocjach oni to mówią, Franciszek, w duchu jakiegoś takiego otwarcia, pokory, zrozumienia, próbowania, tak? Transgresji. Natomiast Gondecki stoi przy jakichś takich drzwiach, które trzyma mocno i mówi: Nie, nie, tu nie wolno otwierać, bo tu już jest piekło. Nie? I jest pytanie, czy może dojść, czy miści się w wyobraźni e, taka sytuacja, że jest jakiś kościół, nie wiem, w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku, e, gdzie jednak błogosławione są osoby homoseksualne, tak? E, I no i co? I Gonteckiemu się to nie podoba, i biskupom. No wiadomo, mamy strasznie konserwatywnych e, e, episkopa, tam w zasadzie nie jest wpuszczany e, nikt, kto, 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 kto by no, miał jakieś pomysły na jak pewien powiew e, świeżości. No jest pytanie, właśnie, i, i jak sobie. Wyobrażasz tą sytuację? Czy to jest możliwe? Czy to da się przypuścić? Zgodnie z tą deklaracją kardynała Fernandeza, biskup nie może powiedzieć nie. No właśnie. Więc on jest związany hierarchicznie z kongregacją naukę, z nauki wiary. Musi być, tak. musi być. I to, więc. Tutaj mamy do czynienia z pewnym potencjałem nieposłuszeństwa no wobec Watykanu, co oznaczałoby rzeczywiście schizmy. Ale co myślisz, że Gądecki nie wiem, skończy jak wiganow jakimś, no nie chcę mówić my, proszę, my, domu po, po, wariatów, podejrzewam, tylko... podejrzewam, że na szczeblu polskiego episkopatu ten problem nie zostanie rozwiązany, zostanie on rozwiązany na szczeblu międzynarodowego porozumienia tych sił, które są antyfranciszkowe. Aha. Czyli w oparciu o, o większość episkopatu USA, jakkolwiek tam poleciała teraz niedawno głowa biskupa Stricklanda, jednego mm. z tych y, młodszych wiekiem biskupów, którzy są właściwie wcieleniem arcybiskupa Wigano. Berg został pozbawiony większego wpływu w Watykanie, ale w dalszym ciągu ten e biskupat amerykański, czyli większość biskupów amerykańskich jest taka jak wigan, jest konserwatywna, co ujawnił, ujawniła pandemia koronawirusa, gdzie większość tych biskupów była przeciwko szczepieniom. Mhm. Ta pandemia w tym sensie była pewnym katalizatorem dla tych sił konserwatywnych w Kościele, więc sądzę, wracając do punktu wyjścia, że nie będzie samodzielnej drogi episkopatu polskiego tylko w powiązaniu z tymi konserwatywnymi i biskupatami afrykańskimi i y, amerykańskimi. No to jest przerażające. Ale to rzeczywiście ma potencjał progresywnej schizmy. Ale tak jak powiedziałeś o tym globalnym, szerszym tego wymiarze, to co chciałeś powiedzieć? Że co, jacyś, jest jakaś grupa jakichś foliarzy, tak? Antyszczepionkowców, ludzi, którzy nie akceptują homoseksualizmu, y, bo to się gdzieś tam rozlewa gdzieś szerzej i oni sobie będą organizować swoją doktrynę i będą jej pilnować, przekonani, że, że, że to jest właśnie ten swąd szatana, y, a z drugiej strony będzie Franciszek. No, taki scenariusz się rysuje. właściwie rysuje i teoretycznie czy zostanie wypowiedziana schizma, czy posłużeństwo Franciszkowi, czy nie? De facto będziemy żyli w takim dualizmie, który jest w tym momencie bardzo podobny do sytuacji, prawnej w Polsce. To nie jest szczęśliwa konkluzja. No Ja nie mogę doczekać się, muszę wam powiedzieć, takiej sytuacji, kiedy Franciszek czy też jego następca, bo jest przesądzony, że z całą pewnością będzie to no, progresywne, jakiś hierarcha dyscyplinuje Gondeckiego za to, że nie pozwala niektórym księżom błogosławić związków homoseksualnych, a Gondecki dyscyplinuje tych księży za to, że oni honorują dokumenty watykańskie. No, takich czasów się do Doczekaliśmy, zdaje się. O, po, podejrzewam, by tak ująć to krótko i, i tak emblematycznie, że nie dojdzie do wypowiedzenia oficjalnie posłuszeństwa, natomiast będziemy żyli w dwóch prawnych porządkach kościelnych. Aha. No to rzeczywiście to jest bardzo podobne do naszej sytuacji politycznej, prawnej. Mamy jeden sąd najwyższy, mamy sędziów, którzy mają swoje prawo, drugich sędziów, którzy mają swoje prawo. Na szczęście mamy jeden parlament. Póki jeszcze co. Natomiast e... trzeba będzie zdawać sobie sprawę, że taka sytuacja nie będzie trwała wiecznie. Mhm. A wyobrażasz sobie taką sytuację, że nie wiem, jaką, że Franciszek, to może nie, jakieś swoje konklawy zwołają. No Myślę, nie wiem, e... e... Gondecki jesteś biskupi afrykańscy, episkopat amerykański. Nie wiem, zamkną się Be... gdzieś tutaj w świątyni opatrzności Bożej, wybiorą sobie swojego papieża. Na, na pewno będzie najpierw próba. W wyboru nowego papieża w gronie tych 200 kardynałów, czy w tym momencie 130, którzy mają głos elektorski. I tylko żałować mo możemy, że nie będziemy świadkami tego, o czym tam rzeczywiście przed konklawem będzie się dyskutowało, ponieważ szable będą na pewno się krzyżowały. A czy, po, ponieważ no, nowy Franciszek, czy nowy papież powinien być Ulepiony z franciszkowej gliny ze względu na to, że większość tych elektorów kardynalskich jest z nominacji Franciszka. No tak. Więc teoretycznie nie powinien pojawić się drugi Benedykt, bardziej prawdopodobne pojawi się Franciszek II. Ale reakcja właśnie tej drugiej strony na jego elekcję może tkwić w sobie zarzewie tego oficjalnej frondy i być może będzie to przełomem do utworzenia nowego kościoła. Tak sobie pomyślałem jeszcze na końcu, bo jesteśmy w takim duchu klęski chrześcijaństwa, to takim emblematem chrześcijaństwem jest jednak papieństwo i to papieństwo przeżywa i będzie przeżywać jeszcze większy kryzys. Yy, tak, jakkolwiek być może ci konserwatyści myślą sobie tak, no papiestwo wyszło na prostą w momencie, kiedy było nawet trzech papieży w średniowieczu, więc no, pewnie wyjdzie i teraz. No tak. tak, być może myślą konserwatyści, tego nie wiem. Liczba trzy, trójca, z blisko chrześcijaństwu. Zobaczymy, jak to będzie. Niektórzy pewnie sobie kupią popcorn i będą na to z pewnym dystansem obserwować. Inni będą bardziej przejęci, a my obiecuję wam to, na pewno będziemy się tego przyglądać. Moim waszym gościem był profesor Arkadiusz Stempin. Dziękuję. Zapraszam Was do subskrypcji naszych kanałów, też do wsparcia finansowego. Staramy się Wam to ładnie wszystko pokazywać i zapraszać ciekawych gości oraz do upowszechnienia naszych kanałów. Dziękuję Wam i do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.